Wszystkim znowu poziom 7. Przeciąg świątyni złych żywiołów. Bogok z jednym z pierwszych filmów napisał komentarz, że kiedyś zainstalował tę grę i chciała mu się uruchomić i dał sobie z nią spokój. Może powiem wam, jakie ja mam bitwy ze z tą świątynią w ogóle, zanim nawet dojdziemy do świątyni. Otóż gra uruchamia mi się tylko na czysto uruchomionym systemie. Jeżeli komputer podziała już trochę czasu, to gra nie daje się uruchomić. Żeby ją uruchomić, muszę ponownie uruchomić komputer i wtedy się pozwala uruchomić łaskawie. Nie wiem czemu. Ponadto dzisiaj miałem 10 minut problemów, ponieważ za każdy raz jak włączałem OBS, to gra stwierdziła, że FPS-y będą spadną do około 5, co nigdy wcześniej się nie zdarzało. Więc nie wiem, walczyłem 10 minut dzisiaj, żeby w ogóle tylko uruchomić tą grę, więc to jest sukces. Na szczęście chyba nie będziemy musieli zbyt długo przez to przechodzić. Dobra, bo gra nie jest zbyt długa, co miałem na myśli. Mała wtopa z mojej strony. Podczas awansowania barda ostatnim razem nie kliknąłem mu OK, dlatego nie dostał nowych zaklęć. Zróbmy to teraz. Może za zbieranie informacji dajmy ci wyczucie zamiarów. Tylko powiedzmy, dajmy ci coś mniej w czegoś innym. Blefowaniu. Wyczucie zamiarów też się jednak przydaje. Dobra, zaklęcia, tak jak mówiłem, identyfikacja oraz leczenie lekkich ran. Czytanie magii umożliwia odczytywanie zwojów czy wykrycie magii. Spróbujmy to czytanie magii. Ciekawe, czy to nam pozwoli identyfikować te scrolle, które mamy. Dobra. Barabim, barabum. Mamy jednak leczenie. Więc anti... Tak. Musimy zrobić przejście. Barabim, barabum. Anti... Ożyj. Tak jest. Super. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, bo graliście w Dungeons and Dragons tylko w Baldurowej, znaczy w Icewind Dale'owej albo Neverwinter Nightsowej wersji, w Dungeons and Dragons trzeciej edycji utrata punktów życia do zera nie zabija cię. Powoduje tylko, że tracisz przytomność. Masz potem 10 jeszcze darmowych punktów życia, zanim zginiesz. Te 10 darmowych punktów życia generalnie jak padniesz, to dostajesz stan umierający i co turę musisz wykonać poprawny rzut na wytrwałość i wtedy się ustabilizujesz. Jeżeli nie uda ci się ten rzut na wytrwałość, to tracisz punkt życia i próbujesz po następnej turze. W następnej turze znowu się ustabilizować. Jeżeli uda ci się ustabilizować, to przestajesz tracić punkty życia, ale nadal jesteś nieprzytomny. I wtedy chyba potem są dodatkowe co 8 godzin chyba są dodatkowe rzuty na to, że odzyskasz dodatkowy punkt wytrzymałości, czy coś takiego. Nie jestem pewien, jak to dalej działa. W każdym razie, to jest bardzo ważne dla początkowych postaci, że jak stracą wszystkie punkty wytrzymałości, to mają jeszcze te 10 dodatkowych, zanim zginą. Problem jest taki, że Furnok zginął nam w poprzednim podejściu do tej bitwy, ponieważ przeciwnicy mieli wielokrotne ataki. Kiedy wojownik wchodzi na szósty poziom, dostaje dodatkowe ataki. Jeżeli twój pierwszy atak powali przeciwnika i atakowałeś pełną turą, czyli wykonywałeś wszystkie możliwe ataki, to twój następny atak, ponieważ przeciwnik leży na podłodze i się wykrwawia, wchodzi automatycznie. I prawdopodobieństwo tego, że zada te 10 brakujących punktów obrażeń, jest dosyć duże. Więc w późniejszych walkach te 10 punktów zdrowia nie będzie zbyt dużej różnicy robiło, trzeba będzie na to uważać. Dobra, z innych kwestii bardziej przyjemnych awansujmy wszystkich naszych ludzi. Tobie chciałem przede wszystkim przedzieranie się.
Resztę nie chce mi się patrzeć. Weźmy wszystko to, co wcześniej. Dobra. Mugox. Ty znaczy Soul, sorry. Nie do końca jeszcze pamiętam wszystkie wasze imiona, więc dlatego mówię ty. Ale będę od tej pory starał się zawsze po imieniu do wszystkich zwracać. Dobra, Mugox. Łowca, łowca, łowca. Teraz powinniśmy dostać, tak, łucznictwo czy walka dwiema brońmi. Łucznictwo. Fajnie, że gra nam w ogóle mówi, cokolwiek to oznacza. W naszym przypadku to oznacza, że Mugox dostanie atut szybki strzał. Gdzie masz przedzieranie się? Tutaj. Przeszukiwanie, czebunie. Nasłuchiwanie, leczenie, koncentracja. Coś jeszcze chcemy ci dać. Skradanie się, czemu mnie. Dobra. Ty dostałeś teraz z tego atut szybki strzał. Kiedy masz na sobie lekką zbroję lub w ogóle nie masz zbroi, możesz używać broni dystansowej z niezwykłą szybkością. Co to znaczy? Bla, 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 bla. Ten strzał... możesz wykonać jeden dodatkowy atak z bronią dystansową na rundę. Ten strzał lub rzut korzysta z najwyższej premii do ataku, ale każdy atak w tej rundzie ma modyfikator minus 2 do trafienia. Minus 2 to nie jest aż tak dużo. Minus 2 to 10% mniejsza szansa. Więc może będę z tego korzystał, może nie. Zobaczymy. Przy okazji... mamy chyba długi łuk dla ciebie. Mamy, fajnie. Dobra, anti... druid. Po kolei od najważniejszych rzeczy. Czarnoznawstwo, koncentracja, leczenie, przedzieranie się. No i te dwa, czemu by nie. Dobra, i Lavos. Czarodziej. Czarodziej. Nie pomylić z czarownikiem, nie chcemy go dwuklasować. Umiejętności. Tak, ty masz dużo. Czarnoznawstwo, koncentracja. Przedzieranie się. Nieszkodliwianie urządzeń, czemu by nie. Wycena. Poza tym otwieranie zamków. Czy ty właściwie coś potrzebujesz? Więcej nie. Dawajmy wszystko co, to, co już mieli. Nie będę musiał... No jeszcze czarnoznawstwo, tak. Zastanawiać się, co wziąć. Dobra, możemy wziąć dodatkowe zaklęcia pierwszego poziomu? Tak. Dobra, zastanówmy się, co by ci się przydało. Migoczące barwy czasami się przydadzą. Przydają. Tym bardziej, że ten zaklęć, to zaklęcie chyba... oślepia, unieruchamia 1k6 słabych istot. To chyba się polepsza wraz z poziomem. Muszę zobaczyć. Co jeszcze by się przydało? Przysłaniająca mgiełka. Otaczam cię mgiełką zasłaniającą wszystko, co znajduje się dalej niż 1,5 metra. Istoty uzyskują różne stopnie zamaskowania. Tarcza. Plus 4 do KP. Masz już zbroję maga, ale... tarcza to dodatkowy rzecz. Nie wiem, nic mnie za bardzo tutaj nie interesuje. Przywołanie potwora, ok. Poza tym nie ma tutaj za bardzo nic ciekawego. Weźmy tarczę. Dobra. Lavos, zaklęcia. Weź zbroję maga. A z poziomu 0 właściwie oszołom mnie nie robiło. Dałoby się dodatkowa informacja, ale w żaden sposób nie wiem, jak to zrobić. Uśpienie może zamienimy kiedyś na magiczne. Migoczące barwy, ale na razie niech będzie tak. Dobra, ty jesteś tym, nie potrzebujesz zapamiętywać zaklęć. Dla ciebie. Leczenie powierzchownych ran to się przyda do, jeżeli będziemy chcieli kogoś
przywrócić. Przywołanie sojusznika jest spoko, bo to się zwiększa wraz z poziomem, coraz fajniejsze rzeczy będzie przywoływał. Ogień leśnego ludu otacza cel światem, likwidując w ten sposób efekt rozmycia, ukrycia i tak dalej. 1k6 obrażeń plus 1 na poziom, dotykowe lub rzucane. To też brzmi spoko. Biorąc pod uwagę, że w ostatniej walce nie miał zbyt dużo do robienia, a Bart ma też dodatkowe leczenia. Weźmy mu to, zapamiętajmy. Wy jeszcze nie macie żadnych zaklęć. Dobra. To tyle. Nadal mnie to zastanawia, co tutaj się świeci. Dobra. Tak, Bardzie. Masz kilka magicznych rzeczy. Magicznych krótkich mieczy na przykład. Jeden z nich przydałby się naszemu łotrzykowi. Ale zanim się tym zajmiemy, oczywiście, poszukajmy jakiegoś sklepu. A jeszcze mieliśmy się zająć ósępnym jajem. Mianowicie. Poczekać do wieczora. Poczekać jeszcze 2 godziny. Dobrze. Teraz spróbujmy wejść do domu jaja. Jak sobie życzysz? Wszelkie postacie powinny się zresetować, więc może teraz znajdziemy tego łotrzyka. O, kogo my tu mamy? O, kim jesteś? Co tu robisz? Bija z regle. Ta sobie spacerują. Uważaj, nie chcę cię skrzywdzić. Nie krzywdź mnie, błagam, nie chciałem zrobić nic złego. Trujesz owce posępnego jaja. Nie wiem, czemu oni chcielibym rozrzucić te rośliny na pastwisku posępnego jaja. Naprawdę, jacy oni? Nie mogę powiedzieć, zabiją moich rodziców. Mów albo sam oberwiesz. Nie, niczego nie powiem. Dobra, na razie dam ci spokój. Nawet nie myśl, żeby tu wrócić. Dobra, coś jeszcze możemy powiedzieć? Idź do domu, pogadamy później. Nawet nie myśl o tym, żeby tu wrócić. Dobra. To powinno załatwić sprawę. Możemy pogadać z posępnym jajem. Jak rozkażesz. Już wiem, co się dzieje z twoimi owcami. To Kord, syn woźnicy, co rozrzucał trujące rośliny na twoim pastwisku. Jak śmieję, zabiję go. Co ja mu takiego zrobiłem? Powoli, nie wydaje mi się, żeby to był jego pomysł. Jak to? Przecież sam powiedziałeś, że to on podrzuca cykutę. Owszem, ale ktoś zmusza go do tego, grożąc jego rodzinie. Dlaczego ktoś miałby robić coś takiego? Jeszcze nie wiem, ale leszczyniak był nieźle wystraszony. Co z moimi owcami? Nie obawiaj się. Kol już nigdy się nie odważy zapuścić na twoje pastwisko. Chwała Bogom, dziękuję ci. Nie ma za co. Żegnaj jaj. Całe 90 punktów doświadczenia. Natychmiast. Dobra. Pytanie. Czy twoje czytanie magii zobaczmy, czy dobrze. Ty nie masz żadnych zwojów. To zmarnowało ci zaklęcie? Nie, na szczęście nie. Zobaczmy to czytanie magii. Czy to spowoduje, że natychmiast co będziemy chcieli tak rzucić? Jest. Zwój leczenia. Okej. Okay. Dobrze, że byliśmy w stanie to zidentyfikować w ten sposób. Szkoda, że nic o tym nie pisało, nie było napisane. Dobra. W każdym razie zobaczmy, czy to
uzdrowi tego gościa. Oczywiście. Dobra. Ciebie mam uzdrowić, tak? Dobra, ekwipunek. Natychmiast. Gdzie tu masz zwój leczenia? Nie mam miejsca na ten przedmiot. A gdybym chciał go tak użyć? Nie dało się użyć tego przedmiotu, okej. Okay. Że dlatego, że to jest kapłański zwój. To by robiło sens. Dobra. Widzisz, jak wzrok Binga odzyskuje dawną jasność. Nareszcie znów widzę wszystko normalnie dzięki ci, Antut. Mam nadzieję, że to przekona twojego szwagra o mocy świętego Cuthberta. Idę pomówić z Jackiem. Który to był Jack tutaj? Nie. Tak, ty się przesuń trochę. Ja tu ciasno w tyle osób. Twój szwagier został uleczony dzięki mocy świętego Cuthberta. Może teraz zdecydujesz się dołączyć do grona wyznawców tego boga. To prawdziwy cud, święty Cuthbert musi być prawdziwym bogiem. Po tym jak uzdrowił mego szwagra, jestem jego dłużnikiem. Powiedz Tyronowi, że przyłączę się do kościoła wraz z całą rodziną. To wspaniale. Ruszam. Dobra, jeszcze a propos tej żony, chyba musimy z samą zainteresowaną porozmawiać. To była córka farmera? Witaj. Miło cię znowu widzieć. Co wszystko słychać? W porządku, dziękuję. Chciałabym tylko, żeby tutejsi kupcy przywozili więcej książek. Uwielbiam czytać o dalekich podróżach i niebezpiecznych przygodach. Lubisz prawdziwe przygody? Czasem lubię zakradać się do Gaju Deklo. Ale tata mówi, że tam jest niebezpiecznie. Gdzie to jest? Na północ stąd. Zaznaczę go na twojej mapie. To takie wspaniałe miejsce. Dzięki, może tam zajrzę. Tato mówi, że na drodze do Gaju czają się musztardowe galarety. Podobno są bardzo groźne, ale ja się ich wcale nie boję. Chętnie obronię taką piękną damę jak ty przed tymi niecnymi zakusami musztardowej galarety. O, jakie to szlachetne! Miło się z tobą rozmawia. Nie to co z tutejszymi chłopcami. Oni są tacy nudni. Dobra, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Mam nadzieję. Okej. Okay. Momencik, czy to na pewno o te kobiety chodziło? Tak. Przychodzę w interesach. Mogę ci sprzedać stodołę? Nie. Gdy twój brat się tu przyszło... Dobra, gdzie mieszka? Mieszka na południe stąd. Dobra, chyba chodziło o tą córkę. Witam, jestem Light, miło cię poznać. Jestem Altea, obawiam się, że będziesz gościem w Domu Smutku. Altea, to ciebie chcę poślubić, Marek. Nie obawiaj się, próbuję wam jakoś pomóc. Ale tu cuchnie na worze zęb. Dobra, miałem z nim porozmawiać, bo... Okej, chyba nic więcej na razie nie zrobimy. Dobrze. Chyba musimy z powrotem do kanonika, czy jak mu tam porozmawiać. Żeby pozwolił w ogóle na to. Dobra, w międzyczasie spróbujmy jeszcze quest z tym gościem ogarnąć. Natychmiast! Przy okazji przyda nam się troszkę odpoczynku. Natychmiast. Dobra, jeszcze moment. Bardziej. Czy zużyłeś wszystkie swoje czary? Wszystkie.
cały jeden czar. Naprawdę cudownie. Dobra, ty nic więcej nie masz, więc na razie tyle leczenia. Dobra, tak. Wpiszmy grę. Próbujmy tego gościa odłączyć od drużyny. Tak. Oczywiście. No tak, tylko ciebie muszę mieć wybranego. Ruszam. Słucham? Musisz opuścić drużynę. Może jeszcze. Dobra. Teraz tak. Witaj. Trzeba ci. Co mogę dla ciebie? Wynająć pokój. Miejsca u nas dość. Za 2 sztuki złota możesz wynająć na noc dowolny z pokojów na górze. Okej, to 2 sztuki złota. Możesz zająć dowolny pokój na piętrze na okres 24 godzin. Okej. Miało to się inaczej potoczyć. Aż nie. Znów się spotykamy. Co chcesz wiedzieć? Owszem, chętnie będę wam towarzyszyć w przygodach bliskich i dalekich w zamian za udział w zyskach, rzecz jasna. Wiem, może więc innym razem. Co chcesz wiedzieć? Owszem, wspaniale, wspaniale, nie pożałujesz tej decyzji. Dobra, chyba ten quest się kompletnie zepsuł, bo nie widziałem opcji w ogóle, żeby go naprawić. Powinniśmy mieć opcję z nim zagrać w karty. I dzięki temu karczmarz by nam oferował darmowe postoję w tej karczmie, ale no cóż, 10 dni do pełnego wyzdrowienia, nie, aż tyle nie będziemy czekać. Czekamy 8 godzin. Tak, część ludzi zregenerowała siły, część nie, ale możemy teraz rzucać czary. Tak jest. Lecznicze. Natychmiast. Zapomniałem, że Bart ma prawie mało czarów. Dobra, ale ty powinieneś mieć jeszcze leczenie powierzchownych ran. Oczywiście. Zawsze to 2 HP-ki. Dobra. Jeszcze jeden taki. Da się zrobić. Postój. Jak sobie życzysz. Dobra, tobie chyba nie za dużo brakuje, co? Pary. Jak sobie życzysz. Natychmiast. Tak jest. Dobra, z grubsza powinniśmy być gotowi do akcji. Dobra, teraz tak. Zawitajmy tak do Powala. I gdzie on był? Gdzieś tutaj. Ty tak, masz 20 platyny, ale się dorobił gość. Mamy 130 platyny. My też jesteśmy bogaci. Zapomniałem o tym. Dobra, zagadajmy z nim, Kowalem. Tak, ty powinieneś posprzedawać swoje rzeczy. Przynajmniej to, co mogłeś. Nadal jesteś... Nadal jesteś przeciążony, kretynie. Dobra, z innych ważniejszych rzeczy możemy zidentyfikować na przykład ten miecz. Krótki miecz plus 1. O, skórzana zbroja plus 1. Mu się to przyda. Magiczny pierścień ochrony. Magiczny amulet ukrycia.
Dałam się informację, co więcej to robi. A tak. Dobra. A jeszcze magiczną kolczugę. Magiczną kolczugę mamy. U ciebie. Plus 3. Wow. Dobra, to się na pewno przyda. Leci z rośnie KP z 16 na 20. Fajnie, fajnie. Prawie tyle co Elmo. Dobra, tak. Magiczny krótki miecz damy tobie. Ponadto skórzane buty. Amulet odporności na wykrycie i zlokalizowanie sprawia, że postać rzucająca na jego właściciela dowolne zaklęcie ze sfery boskiej musi wykonać udany rzut przeciwko ST, żeby czar poskutkował. Nie wiem, dajmy to może barbarzyńcy. Dobra, co dodatkowo? Skórzana zbroja plus 1. Dajmy to łowcy. Niosę zbyt wiele przedmiotów. Albo tobie. Chociaż moment. Zbroja ze skóry. I tak ma tyle samo KP. To niech jestem łowcy. Zbyt nieobciążony. Jestem nadmiernie obciążony. Niosę zbyt wiele przedmiotów. Wszyscy narzekają. Dobra, czy możemy tam zapchać ci ekwipunek? Zobaczymy. Czy coś więcej? Czy potrzebujemy coś z tego? Tam, zobaczmy jeszcze raz. Tak, zbroję łuskową już możemy sprzedać, tą zbroję skórzaną również. Teraz tak, magiczny krótki miecz może sprzedamy. Magiczny sztylet możemy dać magowi na przykład. Sztylet jadu, co to robi? No i też tyle magiczna, która raz dziennie potrafi zatruć trafiony cel. Dajmy na razie magowi. Dobra, pierścień ochrony plus 1 zapewnia noszącemu postaci premię plus 1 do KP. Zastanowimy się, komu to dać. A ponadto... kasa. Dobra, jesteśmy z grubsza... Jesteśmy z grubsza ten... ustawieni, jeżeli chodzi o kasę. Skok na kupców był bardzo zyskowny. Nadal szukam broni jakiejś dobrej, ale mniejsza o to. Dobra, kto ma najmniejszą KP? Pewnie Mark. No, ty też masz dosyć małą KP. Tak, bo nie daliśmy ci żadnej zbroi. W przyszłości może będziemy chcieli dać ci atut do magiczna zbroja, żebyś mógł jakąkolwiek zbroję nałożyć. Na razie nałóż może ten pierścień. Nie masz za bardzo czarów. Dobra, a ponadto... skoro już tu jesteśmy... użyj swojego czytania magii. Żeby zidentyfikować te zwoje. Dobrze. Zwój leczenia krytycznych ran, zwój leczenia powierzchownych ran, zwój leczenia poważnych ran. No, wszystko damy druidowi.
to w przyszłości też zidentyfikujesz, jak odpoczniesz. Dobra. Zapytacie się może... O, Punio, przecież twój Bart ma identyfikację i twój Mac ma identyfikację. Po co wydawać 100 sztuk złota na per przedmiot, żeby identyfikować, skoro masz od tego czary? Otóż widzicie, ten opis czaru nie mówi wszystkiego. Mogę to kliknąć z shiftem, żeby mieć dodatkowy opis? Nie. Otóż w D&D wszystkie czary mają również komponenty potrzebne do czarowania. Większość z nich jest uznawana za darmowe, ale do niektórych czarów komponenty kosztują. Gra bardzo to upraszcza, nawet w papierowym D&D bardzo to upraszcza i stwierdza, że jeżeli masz swoją, powiedzmy, torbę z komponentami magicznymi, to po prostu możesz zmaterializować cały komponent, po prostu płacąc jego koszt. I załóżmy, że po prostu twój czarodziej przygotował się wcześniej i był ostatnio w wiosce, to zakupił dany komponent. W praktyce po prostu rzucanie niektórych czarów kosztuje cię kasę. I takim czarem jest również czar identyfikacji. Żeby rzucić identyfikacji, i tak musimy zapłacić 100 sztuk złota. Więc rzucanie tego czaru przydaje się tylko jak jesteśmy w podziemiach i nie chcemy tracić czasu, żeby wracać do wioski. Żeby identyfikować przedmioty w samej wiosce nie ma najmniejszego znaczenia, czy to robimy u kupca, czy czarem, poza tym, że u kupca jest łatwiej, bo nie musimy marnować czaru. Witaj ponownie w kościele świętego Cuthberta. Kuśnierz przystał na konwersję na wiarę świętego Cuthberta. Wreszcie udało się nam skaptować Jacka Bortona. Dziękuję ci za pomoc. W zamian mogę ci zaoferować zniżkę na moje usługi lecznicze. A co będzie z Markiem? Pozwolisz mu na konwersję na starą wiarę dla Altei? Chyba rzeczywiście powiedziałem, że pozwolę Markowi na dołączenie do Jaru i konwersję na starą wiarę. Szkoda go będzie stracić, ale nie rzucam słów na wiatr. Pozostaje mi więc tylko modlić się za jego duszę. Marek i Altera bardzo się ucieszą swoim bezbożnym związku w przeszłości. Ruszam! Dobra. Musimy pewnie pójść do niego i mu to oznajmić. Jak zapomniałem już, gdzie był ten Marek. Ale zanim do niego pójdziemy, jeszcze jedna sprawa. To był krawiec. A ten Marek, kurde, nie zaznaczyłem, gdzie on mieszkał. Jeszcze jedna sprawa. Mianowicie młynarz. Młyn był gdzieś tutaj. Sprawę do młynarza. Kościół potrzebuje twojej mąki. Dlaczego nie dajesz kościołowi mąki? To ty jesteś młynarzem? Tak. Chcę pomówić o dostawie mąki do kościoła świętego Cuthberta. Kalmer cię to przysłał? Tak? Przecież powiedziałem, że nie podjąłem jeszcze decyzji. Nie, przysyła mnie tu Milena. Chcę tylko 3 worków co tydzień. Jestem starowiercem i nie wiem, czy wspieranie innego kościoła to nie grzech. Z drugiej strony, lubię tych kapłanów i nie chcę ich rozgniewać. Może pomówię z waszym druidem? Mógłbyś pomówić z Joru? Bardzo dobrze, jeśli on się zgodzi, to chętnie oddam mąkę. Dobra. Do usług. Musimy pogadać z druidem. I załatwmy tą sprawę. Właśnie, jak dużo ekspów nam brakuje do kolejnego poziomu? 3000. Tak, ubicie kupców bardzo nam dużo dało. Ale jeszcze do trzeciego poziomu troszkę potrzebujemy i zdecydowanie nie uda nam się tego uciułać tutaj.
Marek chyba tam gdzieś na północy mieszkał. A jeszcze spróbujemy pogadać z tą jego narzeczoną. Tak jest? Może teraz to posunie. Witaj ponownie. Dało mi się Tyrgion w końcu wrócił na konwersję Marka, brata cieśli, na starą wiarę. Być może więc dostrzegł wreszcie mądrość płynącą z równowagi. Zajmę się sprawą Marka jak najszybciej się da. Dziękuję ci. Mam jeszcze kilka pytań. W czym mogę ci pomóc? Usiłuję siłę pomóc młynarzowi. To bardzo miłe z twojej strony, moje dziecko. Na czym polega problem młynarza? Pragnie w swojej własnej, nieprzymuszonej woli przekazać kościołowi świętego Cuthberta datek rzeczowy. Chciałby użyczyć im mąki. I brakuje mu do tego ziarna, tak? Nie, martwi się, co sobie o nim pomyślisz, biorąc pod uwagę, że wyznaje starą wiarę. Rozumiem. To rzeczywiście problem. Mówisz, że ma dość ziarna? Owszem, mógłby dać trochę i tobie. Cóż za wspaniały pomysł, moje dziecko. Przekaż młynarzowi, że ma moje błogosławieństwo. Może przekazać datek na rzecz obu stron. O, dziękuję, Jaro. Tak jest. Młynarz będzie zachwycony, że nie musi przekazywać tylko mąki na świętego Cuthberta, ale również dla ciebie. Cóż za idealny kompromis z tej zawiłej sytuacji. Wreszcie zajrzyjmy do tej przyszłej panny młodej. Dobrze. I upewnijmy się, że nie musimy z nią pogadać na temat jej... Czekacie z Markiem długie i szczęśliwe życie. Dziękuję ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Okej, chyba nic więcej już nie trzeba zrobić w takim razie, tak? Okej, tak, to już jest koniec tamtego zadania. Więc tylko już musimy się zająć tą mąką, jeszcze krawcem. Dobra, to z powrotem do młynarza. Tak, a propos krawca, nie wiem, gdzie się znajduje dowódca straży, żeby z nim pogadać na temat dołączenia krawca. Więc ja będę musiał tego poszukać. Tup. Natychmiast. Dobra, Light, sprzedaj mu ten pomysł jako dobry rozwiązanie. Przynoszę ci wieści od Jaro. Możesz wspierać kościół, ale Jaro też chciałby dostać jakieś wsparcie. Co? Teraz mam dostarczyć mąkę i mobu? Co za interes? Jesteś w końcu starowierscem. Mycz, równowaga, przede wszystkim i tak dalej. No cóż, to chyba sprawiedliwe. O, jesteś dobrym człowiekiem, Mycz. Do zobaczenia. Jak sobie życzysz. Dobra. Coś jeszcze tutaj mamy? Kalmer poprosił cię o ściągnięcie należności dla kościoła od jednego z członków z czeladników piwowara. Okej. Okay. Zapomniałem, gdzie był piwowar. Tam. To może pójdźmy do północnej części. I tak chyba będzie szybciej. No nie wiem, te dwa różne questy. Myślałem, że ten Kalmer też prosił o tą mąkę. Da się zrobić. Natychmiast. Dobra. Ciekawe, o którego czeladnika chodziło. O ciebie? Do nowego.
nic od ciebie. Jestem tu na prośbę Kalmerta z kościoła świętego Cadberta. O nie, wiedziałem, że prędzej czy później kogoś przyślą. Nie mogę teraz płacić długu. Proszę, nie wydawaj mnie, pomóż. Trzeba było myśleć, zanim dołączyłeś do kościoła, Konarz. Płać! O, dobrze, już dobrze, zapłacę, znajdę jakiś sposób. Kiedy? Jutro, jutro wszystko zapłacę. Idź powiedz Kalmertowi, że jutro odzyska swoje zasrane pieniądze. A, pobożny z ciebie człowiek. Dobra. Natychmiast. Jak to dobrze czuć się, że spełniamy dobre uczynki. Dobra. Natychmiast. Musimy to jeszcze przekazać Kalmertowi. Witaj ponownie w kościele świętego Cadberta. Przynoszę wieści o Kawanu. Jakie wieści przynosisz? Czy uregulował swoje zobowiązania? Nie, twierdzi, że jest biedny i że nie może zapłacić. Nie, obiecał, że zapłaci ci jutro. Mam nadzieję i lepiej, żeby się wywiązał z tego zobowiązania. W przeciwnym wypadku najlepszą rzeczą, jaka go może spotkać, jest utrata pracy. Z niecierpliwością oczekuję jutrzejszej wpłaty. No to świetnie. Fajni ludzie są w tym kościele. Podoba mi się. Dobra, coś jeszcze tu mamy w takim razie do zrobienia? Tak, jeszcze krawiec, ale to mówię, muszę poszukać, gdzie jest kapitan straży, żeby... Muszę poszukać jeszcze, gdzie jest kapitan straży, żeby go dołączyć. Dobra. W następnym odcinku od razu pojawimy się u tego kapitana, rozwiążemy sprawę kupca i to już wszystko chyba, co tutaj możemy zrobić. Weźmiemy się w końcu za ciekawe rzeczy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!